Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BT, z tej strony Paweł, zapraszam Was na drugiego gameplaya w XCOM-a. Lecimy standardowym zespołem, który towarzyszył nam poprzednio, czyli Mackenzie, Turner, Kelly i Washington. Zobaczymy, jakie ksywki dostaną, bo fajniej będzie nazywać ich po ksywkach. Stoi na razie nie będę zmieniał, bo pasuje mi na razie ta stylistyka taka ciemna, ale mamy wszystkie dodatki, wszystkie trzy DLC są w użyciu, więc na pewno korzystając z tych dodatków, które wyszły w pierwszym DLC, czyli Dzieci Anarchii, który nie zmieniał niczego w grze, a dodawał tylko dodatkowe stroje, no to będziemy mogli stworzyć fajny zespół, ale damy im dopiero wtedy, kiedy zasłużą na swoje własne ksywki, czyli po drugim awansie rozpocznijmy misję. Przypominam, że gramy na poziomie trudności Legenda z włączonym trybem Iron Man, więc każda misja jest wyzwaniem, nie ma miejsca na błędy, chociaż i one się będą zdarzać, ale będziemy musieli z nimi żyć. Operacja Przeklęty Strażnik. Zneutralizuj wszystkich wrogów, zniszcz przekaźnik obcych. Miasteczko w strefie patrolowej Adwentu numer 13, przedmieścia miasta Guadalhanar. No i tutaj centrala próbuje nas wprowadzić. Zastanawiam się, czy no, będzie się nagrywał tutaj licznik klatek pochodzący z programu Shadowplay. Aleśmy wylądowali. Słuchajcie, no miejsce świetne dla snajpera. Miejsce świetne dla snajpera. Jeszcze jesteśmy w ukryciu, prawda? Zacznijmy od naszego łowcy. Gdzie jest nasz łowca? Erika Kelly. Erika Kelly, nasz łowca. Musimy zobaczyć, gdzie mamy przeciwników, bo to będzie naprawdę ważne. Mamy tylko 8 tur na zniszczenie przekaźnika. Ale jeżeli zobaczymy ten przekaźnik, to będziemy mogli do niego strzelać. Tutaj widzę, jeszcze jest jakiś budynek. Tak przynajmniej wynika z tego. To jest wszystko w tym budynku schowane. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce dla snajpera. Naprawdę. Teraz zaczynam mieć sporo wątpliwości. Zejdźmy sobie na dół. Aby tylko niczego nie zbić po drodze i się nie ujawnić. Nikogo tutaj na razie nie widzę. Musimy znaleźć przeciwników. No właśnie. Kurczę pieczone. Chodźmy na dół. Zobaczmy, co nam da hakowanie. Może będzie jakiś fajny bonus. Bardzo rzadko z tego korzystam. Prawdziwie, żołnierz otrzymuje następującą ilość darmowych ładunków zdolności k strzelaniu w biegu. Wow. Drużyna. Całkiem fajne, ale nie dość, żeby nas ujawniło, to jeszcze moglibyśmy tutaj skwasić. No nic. Chodźmy do przodu troszeczkę. Dalej nikogo nie widzimy. Zastanawiam się, czy tutaj tak wybiegać do przodu. No ale kto nie jest odważny, ten śniadania nie je. Ciekawe, ilu będziemy mieli tutaj przeciwników do załatwienia. Kurczę pieczone, no. Na ten samochód wskoczyć nie mogę. To jest duży minus. Nie mam dobrego miejsca tutaj dla snajpera, naprawdę. Ten budynek mi będzie zasłaniał wszystko. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to po prostu pędzić do przodu. No i tak chyba tylko zrobimy. W tych kusych spodenkach. Jakoś tak więcej dziewczyn teraz gra. Kogoś słyszymy, kogoś widzimy. Nie. Słuchajcie, puściutko. No dobra, wychodzimy na równe. Nie ma możliwości, żebyśmy zrobili inaczej. Tu będzie dobra miejscóweczka do schowania się. No i słuchajcie. Jedyne, co mogę robić, to kontynuować bieg do przodu. No i są. Zobaczymy, co czynić będą. Można by się przygotować na starcie z nimi. Oby nie szli w moją stronę. Na wszelki wypadek wejdę sobie tutaj w typ warty. On Overwatch. Mógłbym też strzelać i spróbować sektoida załatwić, ale to chyba nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Stajmy sobie tutaj i skorzystajmy z typu warty, ale przy użyciu pistoletu. Dużo skradania się było na tej misji. No i nie zostaliśmy wykryci. Okej, okay. Jak nie tak, to inaczej, prawda? Spróbujemy. No z tej strony to na pewno zauważony zostanę.
Wejdźmy sobie tutaj w walkę. Tutaj też wejdźmy sobie w typ walkę. Chociaż czekajcie. Tutaj można by ich przywitać, spróbować przywitać granatem odłamkowym. Tutaj chyba są gdzieś. Tak to wygląda. No to spróbujmy. Zobaczymy, co nam to da. Oby gdzieś tam dalej nie poleźli. Obo dwójka oberwała. Mam nadzieję, że żołnierz nie żyje. Niestety zostaliśmy ujawnieni. To duży minus. A, no i, no i. No i teraz. No i teraz co my możemy zrobić? Koło samochodu stawać nie będę na pewno. Przelecę się na drugą stronę. Oho. Teraz nas zobaczyli dopiero. Do kogo strzela snajper? Może sektoida załatwimy. Miądek. Wiecie, co to znaczy? Słuchajcie, to znaczy nie mniej, nie więcej, że tego żołnierza będziemy mogli spróbować ściąć, a jeśli to się uda, to zostanie nam w kieszeni jeszcze jeden granat. Sushi podano do stołu. Pięknie. Teraz wiecie co? Skoro jesteśmy już tu, to ja sobie wejdę tylko i wyłącznie w typ warty, gdyby na nieszczęście ktoś na nas wylazł. Szczęście się tak nie stało. No to sobie podejdźmy tutaj. 5 tu jeszcze zostało do zakończenia misji. To nie jest choliba dużo. Spróbujmy stanąć w tym miejscu. No i mamy misiaczków. No i misiaczków mamy. Ale mamy też granaty, więc jest się czym przywitać, prawda? Zobaczmy, jak z tym granatem to, słuchajcie, tragedia. Nie doleci, żebyśmy nawet chcieli. Jedyne, co możemy zrobić, to tutaj oficera sobie otworzyć. Jak wygląda strzał snajperem? 9% i 9% to jest totalna tragedia. Ho, ho. A gdyby się tak wycofać? Gdyby się tak wycofać? Mogło nie być by złym rozwiązaniem, tylko gdzie ja powinienem się wycofać, żeby nikt mi tutaj bobu nie zadał? Nie chciałbym się wycofywać, powiem wam, bo no, na strzał granatem to rzeczywiście za daleko. A, tak chyba trzeba będzie zrobić. Tak trzeba będzie zrobić, niestety. Chodźmy z tej strony. Tutaj wejdziemy sobie w strzał z karabinu snajperskiego. Wejdźmy sobie w typ warty. Wejdźmy sobie, czy stąd tu kogoś będę widział? Tak, ale skoro ja będę widział ich, to ja będę, to i oni będą widzieć mnie. A tutaj, słuchajcie, zapodamy długą. Wymiksujemy się stąd na razie. Zobaczmy, co się będzie działo. No i niestety, zostałem oznaczony, ale to znaczy, że kończy to turę ruchu. Ach! Oberwaliśmy za 3. No to w kolejnej misji nie weźmiemy udziału. Snajper strzela? Nie. Pudło. Ależ szkoda. Zaczynamy obrywać. 37% i 27%. No dobrze. Liczą się czyny odważne, prawda? Mamy jeszcze jeden granat, który możemy dość dobrze spożytkować. Spożytkujmy go tutaj. Tutaj czy tutaj? Gdzie tutaj ten gagatek był, do którego... Aha. Gdzie tutaj był ten gagatek? Stajmy sobie w tym miejscu. Jest. Zobaczmy, gdzie on siedzi. On siedzi tutaj chyba w budynku. Jeden jest tu. Drugi jest tutaj. To nie jest dobre miejsce, powiem wam szczerze. Gdzieś tutaj jednego z nich nie widzę. Kogo my widzimy? Tutaj widzę dwóch. Może jednak żeśmy trafili. Spróbujmy okay. Się przemieścić tutaj. Jeden tu. Jakoś trzeba ich pootwierać, no. Dobra. Będziemy sobie próbowali w takim razie poradzić w ten sposób.
Tutaj gdzieś jest jeszcze jeden gostek. Spróbujmy szczęścia. Mam nadzieję, że trafię. Jeżeli nie trafię go i nie zabiję, będę w głębokiej dupie. Jest za 4 padu. Tak, był tutaj gdzieś schowany, tylko go nie widziałem. Bardzo ładnie. Teraz dokąd doleci mi ten granat? Doleci mi tutaj. No to niech leci. Niech leci. Nie było to. Nie były to największe obrażenia. 37 i 27. Spróbujmy zdjąć tego gagatka. Bardzo małe prawdopodobieństwo trafienia i liczę, że będzie pudło. Dokładnie tak. No tak to jest, jak snajper nie jest wysoko. Spróbujmy go załatwić granatem w takim razie. Można było najpierw tego granatu spróbować. Niestety za 3. Niestety za 3. Zobaczymy, co teraz chłopaki nacudują. Na szczęście pudło to mi się upiekło. Zobaczymy, co z tym żołnierzem. Obyśmy nie zostali trafieni. I drugie pudło. To będziemy mieli tylko tutaj dwa punkty ran. Zdaję sobie z tego sprawę, Centralo. W tej turze powinniśmy załatwić wszystkich. I to bezdyskusyjnie. Jest położone. Czy stąd będę mógł do niego strzelać? Nie, ale stąd będę mógł. To go flankuję. Dlaczego to skończyło moją turę? Hej! O kurcze pieczone. O kurcze pieczone, chciałoby się zakrzyknąć. No. Jest to to, na co liczyłem. No ale wyszło przynajmniej na moje. Skąd ja będę widział cel misji? Myślę, że stąd będzie dobrze widoczne, więc się przemieśćmy. Cel misji i tak będziemy zawsze trafiali. Dwie tury zostały. Zostały dwie tury. Jest możliwość hakowania, ale to bez sensu w sumie. Chodźmy tutaj. Czy stąd będę widział cel? Tak jest. No to zaczynamy, słuchajcie, naparzanie. Jest, za piąteczkę żeśmy trafili. Nasza snajper niech wskoczy tutaj na górę. Jeżeli będziemy się musieli jeszcze kimś zajmować podczas rozgrywki, to cóż, to będziemy na podwyższeniu przynajmniej. Tutaj typ warty na spokojnie. A nasza łowczyni też niech sobie tutaj na górę wejdzie. W następnej turze powinniśmy spokojnie już cel misji wykonać. Tylko lekkie rany odnosimy. Staram się o centralo, naprawdę się staram. I zobacz, jak mi to będzie wychodziło. Tylko najpierw, wiecie co, przeładowanie. I teraz strzał. Szutem na taśmę zadanie wykonane. Menace 1-5, we've confirmed destruction of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Tylko i wyłącznie pozostało nam zlikwidować pozostałych przeciwników. Scanning. Uzupełnimy broń, amunicję, gdzie tylko jest taka możliwość. Back online. Moving to Overwatch. Okej. Gdzieś ich... Oj, zaczęliśmy strzelaninę. Za 6. Sektoid oberwał. Na dobry początek. Ktoś jeszcze chętny oberwać? Może uda się kogoś położyć? Sektoid. Tak, sektoida udało się załatwić. Pięknie. Nie mam już niestety granatów. Nikogo też nie widzę tutaj z chłopaków, którzy mogliby mi jakoś wspomóc. 49%. Tutaj 49% i tutaj 33%. Ale mogę się zdecydować też na cięcie. I z dużym prawdopodobieństwem zlikwidować tego żołnierza. Mogę też spróbować strzału. Wiecie co? Wykorzystajmy naszą snajper w taki trochę...
trochę inny sposób niż zazwyczaj. Obawiam się tylko, czy ona będzie w stanie dorzucić tam granatem. No nic, zobaczymy. Zawsze to jakaś osłona. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Czy sięgniemy tutaj za kanapę? No właśnie tego się obawiałem. Tego się obawiałem, że nie sięgniemy tutaj granatem. Ajejku, jejku. Za 51% możemy tu trafić. Nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze, naprawdę. Dobrze, spróbujmy ściąć jednego. To zawsze będzie likwidacja. 88% to dużo. Sushi podano po raz drugi do stołu, kochani. No w dodatku jeszcze mamy znajdźkę. Automat i percepcja. Percepcja zwiększy nam prawdopodobieństwo trafienia. Jak tutaj sobie teraz z tym żołnierzem by było najlepiej poradzić? No najlepiej by było tutaj się zbliżyć. Po prostu do niego postrzelać, tak? Spróbujmy. Obawiam się, że gra będzie chciała, żebyśmy spudłowali. Mam naprawdę, powiem wam szczerze, duże wątpliwości co do uczciwości X-Coma. I tego, że czasem jednak zostawia nas w takiej sytuacji, w której no właśnie o tym mówię, widzicie? Właśnie o tym mówię. 71%. Pistoletem go nie zdejmiemy. Chyba, że będzie krytyczne. No mimo krytycznego będzie do nas strzelał. Oby nie trafił. Całe szczęście. Całe szczęście. Może nasza snajper się spróbuje tutaj popisać. Kropeczkę na liść żeśmy postawili. Musiało być trochę emocji na koniec, prawda? Gra nam to zafundowała za 0 zł. No, może nie za 0, bo kosztowała trochę. Jeden ranny żołnierz. Ciekawe, ile czasu będzie trwało leczenie. Oby nie 20 kilka dni. Mam nadzieję, że to będą powierzchowne rany. Odsetek trafionych strzałów 66%. Średnie obrażenia na atak 3,16. Średnia liczba wrogów zabitych na turę. Nowy rekord. Nowy rekord. 0,7 wroga zabijamy na turę. To dobrze o nas świadczy. Rozpoczniemy teraz, kiedy otrzymamy technikę, rozpoczniemy od razu budowę... budowę, moi drodzy, centrum walk partyzanckich, czy centrum szkolenia partyzanckiego, jakoś tak chyba. No ale na razie musimy czekać, jak gra się załaduje. Już jest. O wilku mowa. Trzynaście dni, to nie jest długo, mogło być gorzej. I teraz co zrobimy sobie? Protokół bojowy czy protokół medyczny? Wezmę protokół bojowy, bo to będą obrażenia zadawane przez naszego specjalistę, a to oznacza, że jeśli będziemy mieli zawsze pewne obrażenia. Automat, percepcja, zwłoki sektoida. Jedziemy. Zgadnijcie, kto wrócił. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Czujecie tą odpowiedzialność? Bo ja czuję. Uwielbiam to w X-Comie. Duże wyzwania, duże zabawy. Technik jest.
Emma Cissey. Jakie imiona mają technicy, to już nieważne. Laboratorium